prerogatywa w demokratycznym państwie musi być wykonywana zgodnie z zasadami państwa demokratycznego. Prezydent nie jest monarchą w XV wieku, nie nosi korony i nie siedzi na tronie, tylko jest w demokratycznym państwie prezydentem, w którym obowiązuje trójpodział władzy. Obywatel może czuć się nieco zagubiony w tym wszystkim, co słyszy, co ogląda. Jako sędzia chciałbym powiedzieć, że porządek prawny może być tylko jeden. Cały wymiar sprawiedliwości jest trochę jak ten spalony dom. Państwa gościem sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Dzień dobry, panie sędzio, kłaniam się. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie sędzio, jaka była pana reakcja, może w ten sposób, na słowa Jarosława Kaczyńskiego, który komentując wydanie prawomocnego wyroku w sprawie panów Kamińskiego i Wąsika stwierdził, że ukarani powinni być ci, którzy ten wyrok wydali, ponieważ popełnili ciężkie przestępstwo? No to są słowa oczywiście niedopuszczalne. Sędziowie, którzy wydali ten wyrok, wykonywali swój obowiązek wynikający ze złożonej przysięgi i przede wszystkim chronią w ten sposób społeczeństwo przed tym, żeby przestępcy nie chodzili po ulicach. To nie jest tak, że jeśli ktoś jest w partii Prawo i Sprawiedliwość, to ma immunitet na popełnianie przestępstw. Jakakolwiek legitymacja partyjna, jakiekolwiek strony sceny politycznej nie może w demokratycznym państwie powodować, że ktoś nie będzie ponosił odpowiedzialności za przestępstwa. No tutaj nakłada się jeszcze oczywiście decyzja prezydenta, która była zdecydowanie przedwczesna i niezgodna z tym, co może robić głowa państwa, bo ułaskawienie oczywiście jest kompetencją prezydenta, ale tylko w stosunku do będą najpierw prawomocnie osądzone, prawomocnie skazane. Tylko problem, panie sędzio, polega na tym, że prezydent twierdzi coś zupełnie innego, zupełnie co innego twierdzą jego ludzie. Uważają bowiem, że to jest taka prerogatywa prezydencka, która pozwala mu na ułaskawienie w dowolnym momencie postępowania, ułaskawienie kogo pan sobie prezydent żywnie upodoba i to jest prerogatywa, która jest nienaruszalna, niezbywalna i nie wolno tutaj w te kwestie ingerować, dlatego też decyzja o ułaskawieniu w 2015 roku była zgodna z prawem i jest utrzymana w mocy, jak to stwierdził dzisiaj Marcin Mastalerek. Pozwoli pani, że wytłumaczę telewizjom, co kryje się pod tym tajemniczym hasłem prerogatywa. Oczywiście, prezydent ma prerogatywę, żeby kogoś ułaskawić. To oznacza, że tylko prezydent może kogoś ułaskawić. I to oznacza, że może to zrobić bez tak zwanej kontrasygnaty, czyli zgody premiera. I tylko tyle zawiera się w słowie prerogatywa, że może to zrobić tylko prezydent i nie musi nikogo się pytać o zgodę. Natomiast prerogatywa w demokratycznym państwie musi być wykonywana zgodnie z zasadami państwa demokratycznego. Prezydent nie jest monarchą w XV wieku, nie nosi korony i nie siedzi na tronie, tylko jest w demokratycznym państwie prezydentem, w którym obowiązuje trójpodział władzy. A więc najpierw sądy muszą rozstrzygnąć, czy ktoś jest winny, a potem prezydent może sięgnąć do swojej prerogatywy i stwierdzić, że kogoś od kary uwalnia. To jest demokratyczne państwo i proszę sobie wyobrazić, że przecież w tej sprawie są nie tylko oskarżeni szefowie służb specjalnych, ale są także rodziny pokrzywdzonych, które mają prawo do tego, żeby na drodze sądowej zostało wyjaśnione, czy pokrzywdzeni, czy osoby pokrzywdzone właśnie tym fabrykowaniem dokumentów, kto był sprawcą tego pokrzywdzenia. I właśnie dlatego prezydent może ułaskawić dopiero po zakończeniu postępowania. Co by się stało, gdyby przyjąć, że tak jak mówią politycy, prezydent może to zrobić przed zakończeniem postępowania? To by oznaczało, że nigdy pokrzywdzeni nie dowiedzą się, czy byli ofiarami przestępstw lub bądź też rodziny pokrzywdzonej. Marcin Mastalerek stwierdził, że państwu się wydaje, mówił o sędziach oczywiście, którzy negują decyzję pana prezydenta, że my mamy w Polsce sędziokrację. Otóż nie mamy sędziokracji, mówi Marcin Mastalerek, mamy demokrację, więc niech sędziowie opanują swoje komentarze. Tyle od szefa gabinetu politycznego prezydenta. Jest mi bardzo niezręcznie odnosić się do wypowiedzi polityków, bo politycy od co najmniej tych 8 lat
próbują działać na tej zasadzie, że wciągają sędziów do debaty, obrzucając ich różnymi inwektywami, a gdy my próbujemy wyjaśnić, na czym polegają zasady państwa prawa, to słyszymy po tym, że wdajemy się w jakiś spór polityczny. Więc ja nie chciałbym się wdawać w spór polityczny. Mogę powiedzieć tylko jedno. To nie jest sędziokracja, to jest demokracja. Czyli zupełnie coś odwrotnego niż... Znaczy inaczej. Tak samo mówi pan jak Marcin Mastalerek, tylko zupełnie chyba państwo inaczej niż prezydent rozumieją kwestie demokracji i na przykład trójpodziału władzy. My stoimy na gruncie obowiązującego prawa. Sąd Najwyższy powiedział, że to jest decyzja Sądu Najwyższego, dlatego przecież Sąd Okręgowy wydał prawomocny wyrok dotyczący Mariusza Kamińskiego i pana Wąsika, że nie można ułaskawić kogoś, kto nie został skazany. Tak mówi prawo i sąd postąpił zgodnie z prawem. To, że ktoś był szefem służb specjalnych i zasłużonym politykiem partii rządzącej, nie gwarantuje mu, że będzie chroniony przed odpowiedzialnością karną. I sąd, który działał na podstawie prawa, w granicach prawa. Prezydent nie jest monarchą w XV wieku, jest prezydentem demokratycznego państwa. Panie sędzio, tylko teraz znów prezydent powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Pan mi za chwilę odpowie, że Trybunał Konstytucyjny nie jest ciałem powołanym zgodnie z prawem, bo są tam sędziowie dublerzy, ba, jest nawet dwoje sędziów, do tej pory dziwię się, dlaczego to nie jest podnoszone, którzy już przekroczyli wiek, w którym można zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Pani Pawłowicz i pan Piotrowicz, oni już mieli skończone 67 lat, będąc wybieranymi do Trybunału, ale to już jest inna sprawa. W związku z tym zapytam pana wprost, jaką my dziś mamy sytuację w Polsce? Czy to jest paranoja prawna, tak jak stwierdził Szymon Hołownia? Czy to są jakieś dwa porządki prawne? Czy to jest tworzenie alternatywnego państwa? Jak my, malutcy obywatele, mamy to wszystko rozumieć? Zgadzam się, że obywatel może czuć się nieco zagubiony w tym wszystkim, co słyszy, co ogląda. Jako sędzia chciałbym powiedzieć, że porządek prawny może być tylko jeden. Jeśli chodzi o problem tak zwanych neosędziów, bo to głównie w tej chwili generuje duży chaos, to jest problem osób powołanych przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa, które nie powinny wydawać orzeczeń. Niestety nie stosują się do tego, że nie powinno orzeczeń wydawać, a Trybunał w Strasburgu powiedział, neosędzia nie powinien wydawać wyroków. Trybunał w Luksemburgu powiedział to samo. A jednak jeśli chodzi o sprawę Kamińskiego i Wąsika, neosędziowie w Sądzie Najwyższym rozpoznali odwołania, chociaż nie powinni tego robić. Ale porządek prawny jest tylko jeden. Jest tylko jedna konstytucja, są tylko traktaty Unii Europejskiej i zgodnie z nimi osoby, które orzekają, muszą być powołane w sposób prawidłowy przez prawidłowo powołaną Krajową Radę Sądownictwa. Dlatego teraz od wszystkich uczestników debaty publicznej, a więc także od marszałka Sejmu, premiera, ministra sprawiedliwości, oczekiwałbym, że w pełnym respekcie do orzeczeń Trybunałów Europejskich nie będą zważać na decyzje wydawane przez neosędziów, którzy nie mają prawa orzekać, którzy łamią Europejską Konwencję Praw Człowieka. Jedyne, co może zmieniać stan prawny w Polsce, czy też dokonywać oceny prawnej w Polsce, bo tak naprawdę sąd nie zmienia stanu prawnego, ale dokonuje określonej wiążącej oceny prawnej, to może być ocena dokonana przez niezawisły, bezstronny sąd, a więc taki, który został powołany w sposób niebudzący wątpliwości. Dlatego właśnie słusznie marszałek Sejmu Hołownia zrobił, kierując odwołania Wąsika i Kamińskiego do Izby Pracy. I liczę na to, że Izba Pracy te odwołania rozpozna. Panie sędzio, gdyby pan brał udział w tych negocjacjach, czy też konsultacjach, właściwie to jest lepsze słowo, z marszałkiem Hołownią, bo on dzisiaj taką serię rozpoczyna, będzie rozmawiał i z ministrem sprawiedliwości, i z rzecznikiem praw obywatelskich, to co by pan poradził Hołowni? Co on powinien zrobić w środę, kiedy rozpocznie się posiedzenie Sejmu? Doskonale wiemy, że pan Kamiński z panem Wąsikiem punktualnie się na to posiedzenie stawią. Twierdzą, że są posłami, więc będą chcieli wejść na salę plenarną, brać czynny udział w obradach, pewnie też głosować mimo dezaktywacji ich legitymacji i kart. Jak to wszystko rozwiązać, żeby jednocześnie nie wlać takiej wody na młyn i nie udowadniać, że pan Kamiński i pan Wąsik są jakimiś politycznymi męczennikami, politycznymi więźniami? Jak to wszystko rozwiązać, pana zdaniem, panie sędzio?
Ja oczywiście nie mogę nikomu udzielać porad, to nie jest rola sędziego, ale moją rolą jest powiedzieć, że szacunek do prawa wymaga konsekwencji i nie dokonywania jakichś kalkulacji politycznych. A ten szacunek do prawa oznacza, że decyzje wydane przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, czy też jakikolwiek skład z udziałem neosędziów, łamią Europejską Konwencję Praw Człowieka. I nie wyobrażam sobie, żeby mąż stanu honorował tego rodzaju decyzje, które to już wynika przecież, tak jak mówiłem, z orzeczeń Trybunału w Luksemburgu i Strasburgu, są sprzeczne z europejskim porządkiem prawnym, ale także z polską konstytucją. Więc tyle mogę powiedzieć. Szanuj prawo i bądź w tym konsekwentny. I rozumiem, że to jest apel do marszałka Sejmu. Do marszałka Sejmu, ale oczywiście do wszystkich polityków, którzy chcieliby tytułować się mężami stanu. Chciałbym też, żeby tego rodzaju apel trafił również do głów polityków, niezależnie od ich legitymacji partyjnej. A jak rozwiązać, panie sędzio, kwestię Trybunału Konstytucyjnego? No tutaj w Trybunale Konstytucyjnym bez wątpienia mamy rozstrzygniętą już po tak zwanej sprawie Xeroflor w Trybunale Strasburgu kwestię, że trzy osoby powołane do Trybunału Konstytucyjnego nie powinny się tam znaleźć, gdyż zostały wybrane na miejsca już zajęte. Ja przypomnę, to był 2015 rok, było wybranych trzech sędziów, od których prezydent Duda nie odebrał ślubowania, Sejm wybrał nowe osoby i od tych osób prezydent Duda ślubowanie odebrał i mamy trzy takie osoby w Trybunale Konstytucyjnym, które są tak zwanymi dublerami. Każde orzeczenie wydane z ich składem również narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka i musi być uznawany za nieistniejące, czyli Sejm ma w tej chwili kompetencje do tego, aby doprowadzić do uchylenia uchwały o wyborze tych trzech nadmiarowych osób i wprowadzić do Trybunału Konstytucyjnego osoby, które już wcześniej na te miejsca były wybrane. Panie sędzio, przepraszam, ja jeszcze wrócę znów do sprawy Wąsika i Kamińskiego. Tak troszkę będziemy skakać z tematu na temat, tym bardziej, że to wszystko się ze sobą łączy. Jest to jakiś związek przyczynowo-skutkowy. Natomiast tutaj rzeczywiście nasi widzowie w trakcie naszej rozmowy zwracają uwagę na jedną rzecz, że panowie Kamiński i Wąsik powinni mieć nakaz doprowadzenia do więzienia, a nie pojawiać się w Sejmie. I teraz wyjaśnijmy, czy po tym wyroku, który zapadł 20 grudnia, dziwne jest, zastanawiające, świadczące o braku równości wobec prawa, że panowie rzeczywiście, pokazując gest Kozakiewicza, spokojnie chodzą sobie po ulicy i twierdzą, że żaden wyrok nie zapadł? Czy rzeczywiście procedury są takie, że brak ich obecności w zakładzie karnym nie powinien jeszcze budzić żadnych wątpliwości? Gdyby pan jeszcze mógł nam to wyjaśnić, bo widzę, że tutaj jest wiele interpretacji ze strony naszych widzów. O tym, czy będzie wystawiony nakaz doprowadzenia, zdecyduje sąd i oni mają prawo do sądu. Z tego, co wiem z doniesień prasowych, złożyli wnioski o wstrzymanie wykonania kary, odroczenie wykonania kary i o ile się nie mylę, sąd zdecydował, że do czasu rozpoznania ich wniosków tego nakazu nie będzie wystawiał. Ale też oczekuję od sądu i myślę, że tak się stanie, że sąd tę decyzję podejmie bez zwłoki po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności, które są mu potrzebne do tej decyzji. Spokojnie oczekuję na decyzję sądu i jeśli to będzie decyzja wydana przez sąd w niekwestionowanym składzie, to mogę tylko powiedzieć tyle, że jaka by ona nie była, to będę tę decyzję sądu szanował, bo tego wymaga szacunek do instytucji demokratycznego państwa. Panie sędzio, pana zdaniem, ja wiem, że to trochę wróżenie z fusów, szklanej kuli, zwał jak zwał, ale jest pan w stanie przewidzieć, prognozować, jak długo może trwać przywracanie ładu konstytucyjnego i praworządności w Polsce? Bo sytuację mamy w tej chwili, jaką mamy. Właściwie wszystkie, prawie wszystkie, bez pieczniki demokratyczne tak zwane zostały przez ostatnich 8 lat wyłączone. No i teraz jak długo, mając świadomość, kto jest lokatorem Pałacu Prezydenckiego, to wszystko może potrwać? Jesteśmy w sytuacji, w której cały wymiar sprawiedliwości jest trochę jak ten spalony dom, który trzeba odbudować i trzeba się zabrać do pracy. Czyli
zaprojektować to, co chcemy zrobić i zacząć od fundamentów, a nie wieszać tylko firankę, która będzie maskowała problemy. Więc im szybciej weźmiemy się do pracy, tym szybciej skończymy. I oczywiście wiem, że jest perspektywa tego, o której mówią politycy, że niektóre rozwiązania wymagałyby ustaw, a być może prezydent je zawetuje. Ja chcę powiedzieć, nie wiemy dzisiaj, czy zawetuje. I jeśli politycy, w szczególności minister sprawiedliwości, tego rodzaju ustawy przedłożą, to będziemy bliżej końca niż dalej. To na pewno jest proces rozłożony na miesiące, być może lata, ale on wymaga realnych, poważnych decyzji, a nie wieszania firanek, czyli rozwiązań prowizorycznych. Justycja przygotowała pakiet pięciu ustaw razem z innymi organizacjami pozarządowymi, Fundacją Batorego, Stowarzyszeniem Prokuratorów Lex Super Omnia. Są to ustawy gotowe do uchwalenia. Jeżeli one znajdą się na biurku prezydenta, to będziemy bliżej finału. Myślę, że perspektywa 2 lat to jest perspektywa, w której możemy już mówić o zbudowaniu poważnych fundamentów, ale perspektywa kilku miesięcy to jest też perspektywa, w której minister sprawiedliwości może podjąć takie decyzje personalne czy organizacyjne, które sprawią, że Polacy odczują to, że wymiar sprawiedliwości zaczyna być oczyszczany z tych politycznych naleciałości, które politycznych wpływów, politycznych zdobyczy, które umieściło tam poprzednie ugrupowanie rządzące. Panie sędzia, może warto byłoby się pochylić nad czymś takim jak okrągły stół dla przywracania polskiej praworządności, żeby rzeczywiście spróbować to wypracować w różnych środowiskach, no i żeby to miało jakieś podstawy, żeby to nie było tak, że za chwilę ktoś inny przyjdzie do władzy i podważy wszystko to, co w tej chwili zostało przegłosowane, wprowadzone w życie i tak dalej. Ja chciałbym powiedzieć o tym, że nasze projekty ustaw przygotowaliśmy po wielu spotkaniach z obywatelami w ramach projektu Rządy Prawa Wspólna Sprawa. To nie jest tak, że sobie sędziowie usiedli i wymyślili, jakie chcieliby ustawy, tylko my słuchaliśmy obywateli i na podstawie tego powstały nasze projekty. Zresztą pisali je nie tylko sędziowie, ale także uznani eksperci, prawnicy, przedstawiciele różnych zawodów. A te ustawy oczywiście w toku ich uchwalania powinny być konsultowane społecznie. Natomiast zależy, co oczywiście pani redaktor rozumie pod hasłem okrągły stół, bo jeżeli okrągły stół miałby oznaczać, że siedzimy przy jednym stole z takimi osobami jak panowie z HAP, Radzik czy Lasota, którzy sprzeniewierzyli się temu, co powinien sobą reprezentować sędzia, to oczywiście byłoby to zupełne pomylenie pojęć. Okrągły stół osób, dla których zasady demokracji są ważne, jak najbardziej właśnie temu będzie służyło procedowanie tych ustaw w Sejmie z otwartą przyłbicą, tak aby każda organizacja pozarządowa mogła wyrazić swoją opinię. Jak na przykład już teraz dyskutujemy z różnymi organizacjami, wysłuchujemy głosu między innymi na przykład Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i dostosowujemy nasze projekty do tego, aby z jednej strony były skuteczne, a z drugiej budziły jak najmniej wątpliwości prawnych i taką wolę współpracy ze strony naszego stowarzyszenia w pełni deklaruję. I tym kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję panie sędzio za to spotkanie. Bartłomiej Przymusiński, rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, państwa gościem. Pozdrawiam, do zobaczenia.